Zapraszamy na kolejny odcinek magazynu Luk na Kulturę. Tym razem w całości poświęcony graffiti. Street art, panocku. Coś modnego na pewno, nie? Coś modnego i coś, co w sumie jest ekspresją człowieka w przestrzeni miejskiej. Graffiti przede wszystkim jest hermetyczne. Graffiti jest skierowane do wąskiej, elitarnej grupy ludzi, którzy potrafią rozkodować tę całą symbolikę, ten cały język, bo zazwyczaj no to są po prostu napisy pseudonimy, ale są tak rysowane, żeby były trudne do rozczytania. I tutaj też się pojawia dosyć mocny taki ważny punkt, styl, tak zwany styl, charakterystyka. Ta magiczna charakterystyka, która wynika z kultury hip-hopowej, bo jednak amerykańskie graffiti jest częścią kultury hip-hopowej, zrodzonej w latach 60. i 70. w Nowym Jorku i Filadelfii. Street art jest skierowany do szerokiego odbiorcy. Jest figuratywny, przede wszystkim łatwy do zrozumienia. Jest lowbrow, jest ilustracją, która nawiązuje do tatuażu. No, generalnie bardzo blisko do ilustracji, troszkę trudniej z tym do sztuki, do sztuki współczesnej. Ponieważ podobnie tak jak w graffiti jest ten jednak element stylu, charakterystyki jest ważny. No jednak estetyka dominuje nad treścią. To jest chyba podstawowy zarzut dla twórców street artu, że jednak tu głównie chodzi o estetykę. Żeby odbierać street art, odebrać to, co twórca miał na myśli, to, co chce nam przekazać, też trzeba posiadać pewną wiedzę o tym? Zazwyczaj nie. To jest właśnie, o to chodzi, że street art jest popem, jest bardzo popowy i przez to jest lekki, zrozumiały. No i chyba z tego wynika głównie popularność na zachodzie street artu jako formy sztuk wizualnych. Że nie trzeba tego posiadać, ale z drugiej strony to jest podstawowy zarzut, przynajmniej z mojej strony, jako osoby, która ma doświadczenie, nie doświadczenie, tylko wykształcenie artystyczne. I powiedzmy interesuje się sztuką współczesną, że jednak jest dosyć płaski i pozbawiony treści. Na pewno Polska jest charakterystyczna, ponieważ posiada dosyć mocną scenę, jeśli chodzi o wielkoformatowe obrazy. To, co na Zachodzie bardzo często jest niedostępne i jest trudne do zrealizowania, to w Polsce w pewnym momencie stało się bardzo popularne. Tu mówimy o całych kamienicach malowanych, ale z drugiej strony jest coś takiego, że bardzo często jest to przedmiotowo traktowane, choćby na przykład liczne festiwale, tych festiwali w tej chwili takich street artowych, takich powiedzmy mainstreamowych, takich największych, najważniejszych jest około 8 i bardzo często jest to traktowane jako forma gentryfikacji, jako takiego brutalnego zmieniania charakteru dzielnicy. I to się dzieje na przykład we Wrocławiu, to się dzieje w Katowicach i to się dzieje w Warszawie. Wyjście na miasto i zrobienie czegoś fajnego. To jest sztuka graffiti. I jak się uda nie złapać, to też jest część sztuki graffiti. Można było się zastanawiać, kiedy jest sztuką, a kiedy wandalizmem. Bo to jest główne tutaj rozdarcie. To kiedy jest sztuką, a kiedy jest wandalizmem? No to chyba już każdy widzi, nie? Ale powiem ci, że sztuką jest, to jest chyba taki prosty podział. Jak jest zrobione z nienawiści, z wkurzenia, to jest wandalizmem, a jak jest z miłości, z chęci, harmonii, tych fajnych wszystkich rzeczy, to wtedy może być sztuką. No też tak samo jak z artystami od szablonów, gdzieś tam się niektóre środowiska bardziej są obudzone w tej sferze. Na przykład środowiska anarchistyczne czy wolnościowe stosują to do przekazania jakichś ważnych dla nich informacji, które też ich zdaniem na przykład szkodzą dobru społeczeństwa i chcą wykorzystać to do
uświadomienia problemu dla reszty społeczeństwa i to też moim zdaniem nie jest do końca wandalizm. A rozpatrując graffiti jako wandalizm, to wydaje mi się, że takie bezsensowne tagowanie się po nowych elewacjach świeżo postawionych, czy po już naprawdę poważnych zabytkach, to jasne, ale wydaje mi się, że bez zezwolenia też powstają fajne prace. Czy graffiti to sztuka, czy to wandalizm jest? To zależy. Ja uważam, że sztuka, ale na pewno nie wtedy, kiedy robimy tagi na wszystkich budynkach, albo kiedy widać, że jest zrobiona nowa elewacja, a ktoś z zemsty za to, że mu zamazano arcydzieło, robi nowe, na nowej elewacji po tygodniu na przykład. Nie? To zależy w jakim miejscu, bo jeżeli jest w miejscu udostępnionym pod graffiti, jest bardzo fajnie, bo ludzie potrafią malować, ale jeżeli ktoś sobie maluje jakieś paskudne logo falubazy albo owce na kamienicach, no to wandalizm. To jest, proszę panią, wandalizm. Według mojego zdania to nie jest sztuka. No jeżeli jest na przykład odremontowany nowy budynek, ktoś przyjdzie, po prostu sobie robi takie wrzuty, że podpisuje się, no to wiadomo, nie jest to ładne, ale jeżeli ktoś naprawdę ma talent, no to jest to całkiem fajne. No to wandalizm wtedy, jak są głupie napisy na murach. Sztuka jest na przykład na, jak się nazywa to graffiti, kurczę. Przy tym, przy Elżbietankach, tam to jest sztuka. Ładne jest, naprawdę. Dla mnie osobiście, no sztuka dla mnie jest dość subiektywnym pojęciem, wiadomo. No dla mnie osobiście jest sztuką wtedy, kiedy ja dostrzegam w tym najważniejszy element sztuki, czyli piękno. Wówczas jest to dla mnie sztuka. Graffiti dla mnie, w moim rozumieniu, to jest malowanie liter na ścianach, nie? To jest tylko i wyłącznie, to są litery. Bombing to są dla mnie litery, czyli po swojemu przekształcanie liter i wrzucanie to na ścianę, nie? To malowanie w nocy, czy za dnia, to głównie malowanie jest miasta, głównie malowanie linii. I graffiti to dla mnie nie jest malowanie legali i street art i wszystko to, co wokół tego, tylko graffiti to jest typowo dla mnie malowanie liter. Czyli malowanie swojej ksywki, wymyślonej ksywki, poprzez po prostu modyfikowanie liter, nie? Wymieszanie swojego stylu do określonych liter. A po co to się robi? To jest tylko i wyłącznie kwestia estetyczna tak naprawdę, nie? Dla mnie to nie niesie żadnego przesłania jakiegoś manifestu, czy jakiegoś buntu, czy coś takiego, bo to już ja już to robię ponad 12 lat, więc to już na tym etapie jestem, że to już dla mnie są tylko kwestie estetyczne. No naprawdę, nie? Czyli wiadomo, im więcej materiałów, czyli im więcej sprayów i tak dalej, tym ładniejsze graffiti, tak? Ładniejsze dla oka, a dla mnie bardziej stylowe, albo bardziej konkretne. A powiedziałeś o kwestii estetyki, że ty to tak postrzegasz. Jak się odniesiesz do tego zarzutu, że zaburza to estetykę miasta? No, to wszystko jest szeroko pojmane bardzo, nie? Pojmowane ta estetyka miasta, tak? Dla mnie estetyką miasta nie są nowo odświeżone elewacje i świeżo odmalowane klatki, bo dla mnie estetyką miasta są stare, odrapane mury, brudne, szare wieżowce. To jest dla mnie estetyka miasta i ozdobione muralami, ewentualnie graffiti w nielegalu, czyli w chromie na przykład, tak? Srebra na blokach, to jest dla mnie. Ale to, że wiadomo, no, w większości przypadków jest to dewastacja, no bo na nowych elewacjach jest to dewastacja straszna, no to ja akurat w tą stronę nie idę, staram się w tą stronę nie iść, nie? Staram się bombić tylko te miejsca, które uważam za słuszne, nie? Czyli jakieś stare kamienice, stare mury,
ale wciąż widoczne i wciąż dające jakiś tam obraz tego graffiti w mieście, nie? A pociągi? Pociągi jak najbardziej kwestia otwarta, esencja graffiti. Jeśli chodzi o pisanie liter, to graffiti, to pociągi to jest esencja graffiti, nie? Bo tam jest największa adrenalina jednak i to jest po prostu jeżdżąca galeria liter. To najlepiej wychodzi na pociągach, to ma największy też, może nie przekaz, ale takie przybicie na pociągu, nie? Bo wiadomo, że ktoś musiał poświęcić dużo czasu, żeby najpierw dostać się do tego pociągu, żeby najpierw go znaleźć, żeby podejść w ogóle do niego, a później, żeby zrobić na nim dobre graffiti, więc to jest podwójne wyzwanie, nie? Pociągi jak najbardziej otwarta i zajebista kwestia. Ghetto reacts to warfare's rare bullets miss you by your hair. Survival of the fittest, hell for the three-time losers, the prisoners of enemy maneuvers, hold down the fort. Często jest tak, że ci chłopacy od tego bombingu na przykład nie mają w ogóle szacunku dla legalowców. Bo to jest praca zrobiona na legalu, nie była robiona w 15 czy 20 minut z podniesioną adrenaliną i nie musieli uciekać. I dla nich to jest, no, ktoś sobie wziął puszki i namalował, fajnie, nie? Ale na pewno nie powiedzą o tym, że jest to coś w ich mniemaniu wykonanego dobrze i porządnie w tej ich kategorii bombingowej. Często jeśli jest jakieś fajne, nielegalne graffiti się pojawia gdzieś na jakimś takim zapomnianym budyneczku, to na przykład można cenić sobie pomysłowość kolesia, że on akurat tam się wrąbał gdzieś tam jakieś działki albo gdzieś i się wrąbał przez ten płot i zrobił to i była stara, zapomniana ściana, a teraz się jedzie autem czy tam autobusem i się widzi tam, że tam coś powstało. I też widać na przykład, że kolega chciał zrobić dobry styl. Dobry styl w sensie, że wygląda to fajnie i jest porównywalne z dobrym, nie wiem, breakdance'em albo z dobrym rapem, że widać, że to ma ręce i nogi, nie? Będę też, Kuba, wspomniał o takiej ciekawej rzeczy, że też dużą uwagę ludzie przykuwają w przypadku graffiti do elementu zaskoczenia. Że jest sobie jakiś budynek, jakaś ściana, którą wszyscy kojarzą, przejeżdżają koło niej codziennie i nagle z nocy na noc coś się na niej pojawia. I to wywołuje jakąś reakcję. Z jednej strony jest to reakcja, powiedzmy, konserwatywna i ktoś sobie wyjdzie z założenia, że ten budynek, mimo że się rozpadał, miał się rozpaść do końca i ktoś go jeszcze pohańbił na koniec jego istnienia, a z drugiej strony ktoś stwierdzi, że wydarzyło się coś ciekawego, co jakiś tam kawałek terenu ożywiło na krótki moment. Też wiadomo, że jest tak w tym środowisku, że nikt z nas nigdy nie wychodzi z takiego założenia, że jego praca będzie wieczna. Na pewno jesteśmy wyjątkowi pod względem fundacji. No i też widać dużo nie ma tego dużo w Polsce, nie? Że miasto tak mocno inwestuje w to, żeby te graffiti się pojawiało fajne, nie? Znaczy, żeby oprócz tego, bo wiadomo, że tego mechanizmu takiego wandalizującego graffiti nie za bardzo da się uniknąć. To będzie się pojawiało tak czy inaczej. Ale gorzej, jak się pojawia tylko to i nic innego, nie? Ja pamiętam, jak zaczynałem malować, to było po prostu siedzenie na ścianie i rzeźbienie tego, nie? Podczas gdy teraz jest właśnie taki pęd ku szybkiemu wpadnięciu, zrobieniu czegoś, że niby to jest fajne i tyle. Trochę odbębnienie takie. I to też się wiąże właśnie z tym takim szybkim graffiti po imprezie, nie? W nocy. Że po prostu idźmy po was grolić i jak już po was grolimy i całe miasto opiszemy, że to jest nasze trzy literki, no to wtedy już mamy robotę zrobioną. Slip into the world of shiesty individuals, a troubled man stalked by criminals, creeping through the city. I stop on the block to chat with thugs, pump all the drugs for fat cat. Stepping off the set now, hand on my tool, thinking how bad I wanna flip on that fool. Times are wasting, chasing these punks for petty loot, when there's a real mission to execute. I put the plan in effect, forget what you heard, when you get the word from... To artyści, którzy potrafią używać graffiti jako sztuki. Choćby na przykład z Berlina mamy takie przykłady jak Brad Downey, czy Akim, czy Akai ze Sztokholmu. To oni rzeczywiście potrafią wykorzystywać graffiti jako formę sztuki, ale zazwyczaj to jest sport ekstremalny. Kto więcej zrobi w najlepszym miejscu, najbardziej widocznym, choćby dlatego po to pociągi są malowane, ponieważ pociągi poruszają się między miastem, choć, czy w
dużych aglomeracjach jeżdżą, są kolejki podmiejskie czy kolejki metra. No ta praca porusza się. Porusza się i maksymalna osób ludzi to widzi. Zahaczyłeś o pociągi. No zdarzyło się kiedyś. Były tego konsekwencje? No tak, były. Zawsze były. Troszeczkę boli, ale... No, a brakuje tej adrenaliny teraz? Nie, ja nie potrzebuję już tego. Mi się wydaje, że już się wyszumiałem w tym, więc nie potrzebuję absolutnie. A jeśli chodzi o moje prace, to generalnie interesują mnie przestrzenie publiczne i to, co ja osobiście robię, to jest... interesuje mnie internet i wpływ na internetu na świat realny. Internet mnie interesuje jako forma świata, które jest oniryczne. Z jednej strony jest bardzo obecny w naszym życiu, szczególnie młodych ludzi, a z drugiej strony jest nienamacalny, jest wirtualny, jest tak naprawdę jedną wielką umową. I interesuje mnie właśnie używanie tego języka internetów, żeby opowiadać o tym, jak my teraz żyjemy. Mi się wydaje, że sztuka nie ma tak mocnego oddziaływania, żeby coś zmieniać, ale z drugiej strony fajnie, że próbuję. To jest chyba najciekawsze w tym wszystkim. Może na kogoś rzeczywiście wpłynę, ale nie uważam siebie za rewolucjonistę, który właśnie chce zmieniać świat poprzez sztukę, ale po prostu chciałbym się dzielić tym, jak ja widzę świat z innymi ludźmi. I no wiem, tak, że przestrzeń publiczna jest przestrzenią wspólną i mam prawo do tego, żeby to robić w tym miejscu. Na pewno im więcej tego, tym bardziej ludzie się przyzwyczajają. I w pewnym momencie potrafię to zrozumieć. No to chyba jest przykład moich rodziców, którzy w pewnym momencie troszeczkę zrozumieli, co ja robię. Nigdy nie byli z aprobatą, nie podchodzili do tego, a powiedzmy moja przygoda z malowaniem na ulicy zaczęła się, kiedy ja miałem 15 lat, więc to już jest kawałek czasu. Czujesz się artystą? Chyba tak. Tak mi się daje. A jak byś zdefiniował to słowo artysta? Artysta to jest człowiek, który daje kawałek duszy z siebie i zmusza innych do myślenia. To nie musi być wcale plastyka, to może być cokolwiek. A to chodzi o tą jednak refleksję. Cops play for medals, killers play for corners, in the middle are your sons and all your daughters. Who gives the orders to chaos and mayhem? Who has the proper guidance in mind to save them from this cold world of heartless ghetto dwellers? Pimps to prostitutes and dope sellers. Fellas, strive to be the lead, not follow. Ladies, you can be the queens of tomorrow. Dig it, I want all that and more for my peeps in the struggle to gelter. Food.